Jacek Karnowski, to jest program Mam do was pytanie, panowie, a panowie to oczywiście widzowie wiedzą, ale przedstawię: Marek Pyza i Marcin Wikłowski. Dzień dobry. Rozmawialiśmy o jakichś błahostkach, które przeminą z czasem, a teraz porozmawiamy o artykułach, które pozostaną w naszej pamięci, bo mają pewien walor rekordu. Czy szwedzki dziennikarz pobił rekord głupoty? Pytam was, za chwilę przedstawię, o co chodzi. No oczywiście pytamy metaforycznie, bo rekordów głupoty jest wiele i pewnie nigdy do końca nie zostanie jeden ustanowiony, nie do pobicia. W każdym razie, Anders Lindberg. To jakieś śmieszne nazwisko? Lindberg z dziennika Aftonbladet. Czy wy znacie tego pana? Ja, miły człowiek. No teraz już znamy. Wygląda młodo. Aftonbladet to znana, jest nie. ważna gazeta, tak? Skandynawowie tak wyglądają. High flyer taki, można powiedzieć, taki trochę taki dobrze rokujący. Do Dietera Bolena. No dobra, ale to ważny tytuł, nie? Aftonbladet. Tak mi się wydaje, że ważny. On tutaj political editor in chief. Kochani, szef redaktor, tak. To jest bardzo ważna fucha. Szef działu politycznego. Niemieckie gazety też mają takie postacie na takich stanowiskach. Aftonbladet. I obserwowany przez Bartłomiej Siwicki i Barbara Nowacka. To jest dla mnie istotne. 76,2 tysiące obserwujących. Potęga. Przypomnijmy, Szwecja ma czterokrotnie mniej ludności. Barbara Nowacka obserwuje. Nie lekceważyłbym tego. Nie lekceważyłbym. Ale dlaczego o tym panu mówimy? Poproszę o cytat pierwszy. Mówimy dlatego, że opublikował artykuł, który dotyczy spraw polskich, konkretnie polskiej historii i polityki historycznej. Anders Lindberg z dziennika Aftonbladet poświęca swój artykuł polityce historycznej konserwatywnych rządów. Sugeruje między innymi, że Prawo i Sprawiedliwość włożyło wiele wysiłków w przepisanie historii Polski zgodnie z partyjną ideologią, a przykładem ma być Muzeum Powstania Warszawskiego. W muzeum dużo miejsca poświęcono temu, jak komuniści deptali dumną spuściznę weteranów powstania. Sugerowane przesłanie jest takie, że dziś Niemcy prawdopodobnie powinny zapłacić więcej za to, co zniszczyły. Co wy, panowie, powiecie? Marcinie, ty się interesujesz historią, polityką historyczną. Wrażenia tego. Dobrze, że odwiedził, ale chyba nic nie zrozumiał. Dobrze, że odwiedził, niewiele zrozumiał. Nie wiem, czy wie, od jak dawna to muzeum funkcjonuje, i raczej takie zarzuty się chyba nie pojawiały. Chociaż oczywiście przy okazji zwiedzania ekspozycji, na przykład o rzezi Woli, no to sama się nasuwa dyskusja o reparacjach, i ten, dobrze, że ta dyskusja się toczy. No, gdy muzeum powstawało, nie było mowy o żadnych reparacjach. Znaczy, Lech Kaczyński podliczył wówczas straty Warszawy. Straty Warszawy, tak, więc jakby ta mowa była, ale to się jakby oczywiste jakby wydaje, jeżeli ktoś w ogóle nieco rozumie, o czym opowiada Muzeum Powstania Warszawskiego, nieco rozumie z historii Powstania Warszawskiego. Ale to jest jakaś próba chyba takiego istnienia w pewnym międzynarodowym gronie, no bo tu nagle Szwed się troszczy o tym, żeby tam Niemcy nie musieli czegoś zapłacić. Może to jest jakaś taka komunistyczna międzynarodówka, która gdzieś międzyredakcyjnie próbuje nadać sobie tej ważności. No, przedziwna konstrukcja. No, ale myślę, że nas jeszcze zaskoczysz tu jakimś fajnym cytatem z pana. Marku, czy twój komentarz do... Ja jestem zdziwiony tym wnioskiem, jaki pan Anders wyciągnął z Muzeum Powstania Warszawskiego, bo jak dla mnie tam jest trochę za mało o tym okresie po 1944 roku. Dziwię się takiemu spojrzeniu, no ale mówienie, że Muzeum Powstania Warszawskiego to przykład partyjnej ideologii, no to znaczy, że albo trzeba nie mieć nic w głowie, albo trzeba być gnidą po prostu. Pan jest niespójny, pan Anders Lindberg, bo kolejny cytat. Z jednej strony słyszeliśmy, że to partyjna ideologia konkretnie, a w tym cytacie mamy takie oto zdania. Dziennikarz wskazuje przy tym, że nie sądzi, aby cokolwiek z tej narracji było błędne, choć ma ona konkretny cel, aby wpajać przyszłym pokoleniom, kto w historii był bohaterem, a kto złoczyńcą, bo tak właśnie buduje się naród. Powstanie warszawskie, jak również powstanie Żydów w getcie warszawskim w 1943 roku, wymieniane są razem jako niezwykłe przykłady oporu i bohaterstwa wobec nazistów. I tak właśnie było, ale są rzeczy, które irytują. Ja nie wiem, mi się wydaje, że jak człowiek pisze tekst, to on powinien być jakoś wewnętrznie spójny. A tutaj ideologia, ale potem w sumie tak było, że uczy, kto był w historii bohaterem, a kto złoczyńcą. Ale tak właśnie buduje się naród. Znaczy, nie wiadomo, czy to ironicznie. To jakby człowiek chciał dopisać inną puentę, albo narzucić komuś inną puentę opowieści, którą sam jakby zobaczył. Tak, to znaczy, tak, walczymy od dawna o tym, żeby o Warszawie mówić jako o mieście dwóch powstań.
a nie żeby ona funkcjonowała w świecie jako tylko. No bo jakbyśmy mówili o dwóch powstaniach oddzielnie, to powiedziano, Polacy antysemici nie uznają powstania w getcie za swoje, prawda? No ale no, z drugiej strony no, narracja powszechniejsza jest taka, że jednak powstanie w getcie było, a to drugie. Tak. Na świecie, tak, no to drugie, no gdzieś tam się przydarzyło, nie wiadomo w sumie dlaczego i tak dalej. Zresztą dlaczego tak późno? Dlaczego tak późno, dlaczego nie pomagano Żydom, tak, no bo to też jest narracja przez pana Szweda tutaj nam narzucona. No niestety wpisuje się w taki moment i tutaj chyba rzeczywiście bym szukał jakiegoś nawiązania do tych ataków, jakie na Polskę z Izraela spadają, zwłaszcza w publikacjach jednej z gazet izraelskich, Hareca, tam jest taki dziennikarz wybitnie polakożerczy, który właściwie nie może przeżyć jednego dnia bez napisania złego słowa, czy to w swoim piśmie, czy to na Twitterze, na temat Polski. On podgrzewa przeróżne dyskusje uderzające w Polskę. Być może tu należy szukać jakichś źródeł inspiracji, natomiast to, co pisze pan Lindbergh, no to są rzeczy po prostu haniebne i pewnie zaraz do tego dojdziemy. Wydaje, nie mamy jasności, czy on był w Polsce, czy ktoś mu opowiedział o tym Muzeum Powstania Warszawskiego, bo wydaje się, że gdyby był, no to powiedziałby, że byłem, tak? Ale z drugiej strony opisuje to z dużą pewnością siebie. Ale panowie, pewnie byśmy nie rozmawiali o tym wszystkim, gdyby nie kolejny cytat, bardzo proszę. I właśnie w tym momencie następuje fragment, w którym autor kwestionuje polską pomoc dla Żydów podczas powstania w getcie warszawskim. Dlaczego prawie nikt nie pomagał Żydom, kiedy hitlerowcy likwidowali getto? I teraz sedno. Dlaczego polskie władze czekały ponad rok, zanim złapano za broń? Znaczy, ten pan z historii polskiej w II wojnie światowej, w czasie II wojny, nie rozumie absolutnie niczego. No tak, on tutaj laikom tłumaczy, że no przecież dlaczego pół Polaków, ci Żydzi, wzięli się najpierw za broń, potem ci drudzy, tak jakby byli sobie przeciwni, jakby nie walczyli o tą samą Polskę, o tą samą Warszawę. Nie, no, to że może to się dało jakoś połączyć. Siedział zarząd korporacji i mówił tam, prawda, cała rzeczywistość okupacyjna, to, że powstanie miało wybuchnąć no, w jakimś jednak sensownym momencie politycznym, czyli tak, w momencie, kiedy to było jakieś przygotowanie do tego powstania, zbliżało się wyzwolenie. No, ale to już jest jakieś takie no powielenie tej właśnie harecowskiej, antypolskiej narracji, takich tych żali historycznych, które są wylewane przez dziennikarzy izraelskich. Gdzieś to wszystko wpisuje się w taką ogólną nagonkę na Polskę. Trochę nam ciężko się przed tym bronić, bo jednak, jak widać, nawet takie no, niedouczone typy, jak pan Szwed tutaj wychodzi na to, że gdzieś czyjeś wnioski sobie pozlepiał, a na końcu gdzieś musi wyjść na to, że Polacy nie pomagali Żydom. No tu już widzę absolutnie to między. Poza tym łatwo by dzisiaj zalecać innym heroizm nawet za cenę własnego życia, a pracuje w gazecie, która pewnie nie potrafi stanąć w obronie ludzi, którzy są na przykład wyrzucani z uniwersytetów, no są przypadki, za to, że uważają, że jest kobieta i mężczyzna. Znaczy ten Zachód, no dzisiaj sam to są trzęsoportki, prawda, wszyscy. No ciekawe, czy pan w dużej mierze w tej sferze. Lindbergh z taką samą swadą broni na przykład mieszkańców szwedzkich miast przed gangami imigranckimi, które terroryzują metropolię w centralnej części Półwyspu. Reportaże ze stref no-go, tak? Na przykład, tak. Zobaczmy jeszcze reakcję ambasady Rzeczpospolitej Polskiej. W Sztokholmie, i tu ambasada jednoznacznie podkreśla, z niedowierzaniem czytamy artykuł Andersa Lindberga, w którym kwestionuje pomoc udzielaną Żydom przez Polaków podczas powstania w getcie. Zachęcamy do lektury publikacji szwedzkich historyków Artura Schulza i Hermana Lindqvista, które opisują te wydarzenia. Przez cały czas powstania w getcie i całą II wojnę światową Polacy udzielali pomocy Żydom, za co Niemcy w 1941 roku w okupowanej Polsce stosowali, karali śmiercią. Warto o tym pamiętać, rozważając publikację artykułów w przyszłości. Czy waszym zdaniem pan Lindbergh, znany dziennikarz, tak, zawstydził się, może zreflektował? Ja myślę, że zostanie otoczony tak wspaniałą opieką osób w stylu pani Barbara Engelking, która przecież w zasadzie mówiła dokładnie to samo. Parę tygodni temu w tym studiu rozmawialiśmy o jej haniebnych wypowiedziach na temat tych Polaków, którzy się przyglądali płonącym w getcie Żydom i nic nie robili. Co więcej, mieli jakieś igrzyska z tego powodu, że
w zasadzie to sprawiało im radość i mówili, jak to było, że Żydki się palą, czy coś takiego. Żydki się palą, Żydki tak. się palą, jakieś takie słowo padły. No to jest jakby dokładne to powielenie. Więc myślę, że pan się zapisał dokładnie do tej frakcji i po prostu bez względu naprawdę historyczną, no sobie idzie ideologicznie, tak, i próbuje się do jakiegoś nurtu, no niewątpliwie silnego, światowego wpisać. On w tym nurcie chyba jest, myślę, że może raczej jest, wykonuje tak, pewne tak. zadania. No właśnie, sądzicie, że on weźmie sobie do serca to, co napisała na Twitterze ambasada Rzeczpospolitej w Sztokholmie? No wiemy już, czy bardziej weźmie sobie do serca to, co mówi szefowa Europejskiej Akademii Filmowej Agnieszka Holland? No to jest pewnie dla niego autorytet, a ona mówi dokładnie takie same rzeczy i cytat o palących się Żydkach, to też przecież wychodzi rzekomo z opowieści jej matki. Reakcja na wypowiedź ambasady, na protest ambasady, bardzo proszę, pan dziennikarz, mamy, tak, mamy. Otóż stwierdził on, władze patrzą na nas z góry i myślą, że nie potrafimy samodzielnie, w domyśle samodzielnie myśleć. No, jeśli tak potrafią myśleć samodzielnie, to głęboko współczujemy. Jaki to jest banał, no facet nakłamał, przejechał naprawdę żyletką po twarzy narodu, który zdał drugowojenny egzamin jak żaden inny, który wycierpiał tyle, co nikt. A na przestrzeni dziejów, wieków, tak. wiek XVII, jakbyśmy przypomnieli też cierpienia tak, Polski. Tak, to dawno. I z czyjej ręki to było? No tak, ale zobaczcie, to jest pytanie jakby, czy w ogóle na coś takiego reagować, czy się tym nie przejmować. No ja myślę, że reagować jednak. No trzeba reagować. Trzeba reagować, no. bo to jest taka efekt kuli śnieżnej, tak? To za chwileczkę nabierze jakiegoś większego rozpędu, potem jakiś inny, no nie boję się użyć słowa, bałwan przeczyta i się spróbuje do tego podpiąć i gdzieś ta zła grupa się będzie mnożyła. Ona i tak się mnoży zresztą, no ośmielana choćby takimi osobami jak pani Holland czy pani Engelking. Są publikowane książki, są jakieś w ogóle absurdalne zarzuty, że próba weryfikowania tych rzeczy już jest jakimś nastawaniem na wolność akademicką, na wolność badań. No przecież to się dzieje, tak? To się dzieje i z tym mamy do czynienia w Polsce. Jest pytanie oczywiście, skąd się bierze ta druga fala ataku na Polskę, bo to jest, mam wrażenie, druga fala ataku na Polskę. Ona się może brać, nie wiem, no na przykład z kwestii reparacyjnej, że to są po prostu jakieś inne ręce, które próbują nas zajść od tej strony. Może to jest na tle konfliktu z Unią i naszego oporu przed planem Scholza. Z Unią, czyli z Niemcami tak naprawdę, no, prawda? Czyli... Mówisz o tych rękach, które piszą na przykład, że jacyś naziści okupowali tak. Niemców i Niemcy zostały wyzwolone z rąk tych nazistów. Mało już mamy czasu, a chciałoby się opowiedzieć o tych nazistach współczesnych, na przykład takiej organizacji Zusammenrücken in Mitteldeutschland, która się pomaga osadzać Niemcom zachodnim w Niemczech wschodnich, bo tam jest dobry klimat do działalności ruchów neonazistowskich. Cała Saksonia ma z tym gigantyczny problem w dyskusjach. Białe Niemcy, absolutnie powstają całe osady, osiedla, wioski wolne od czynnika migracyjnego. No stosuje się retorykę naprawdę rasistowską z odwołaniami do symboli faszystowskich. Ale widzisz, u nas Niemcy są mają z tym przeogromne absurdalne zarzuty o niby polskich rzekomych nieistniejących przecież strefach wolnych od LGBT, tak, jakiś kreacja i wymysł, który a w Niemczech poszedł rzeczywiście w powstają te a w Niemczech strefy. Powstają strefy wolne od migrantów, kolorowych, od biali migrantów, ludzie, tak. którzy robią sobie imprezy przy grillu ze swastyką. No to jest historia sprzed paru tygodni z Debeln. Akurat. Podobało mi się takie nagranie, że właśnie babcia, tort, rodzina niemiecka, mieszczańska i tam babcia już tam nie kontroluje i tam Heil Hitler, nie? Na koniec, proszę państwa, zobaczmy, jak wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński odpowiedział na głupie, też głupie, bardzo głupie, niemądre wpisy izraelskiej piosenkarki, która dostała 12 punktów od polskiego jury na Eurowizji, a potem w istocie stwierdziła, że no, Polska to kraj, który wymordował jej przodków. No, chodziło jej zapewne o to, że zginęli w niemieckich obozach zagłady. Na terenie okupowanej Polski. Tak. No i tutaj pan minister Jabłoński cieszy się, że piosenkarka Noa Kirel, dobrze mówię? Marek jest specem od muzyki w naszym teamie. Mhm. Oj, przepraszam, nie znam tej młodej szansonistki. Przyjęła zaproszenie do Polski. Może to jest, panowie, jakaś, prawda, metoda. No właśnie, nie, może nie zawsze się... Nawet jak straszne głupoty, to że właśnie no, jakoś wciągnąć w dialog tych, którzy chcą.
Oczywiście, że trzeba próbować, no, ale trzeba też wychodzić z kampaniami za granicą. Nie wiem, czy w Izraelu łatwo przeprowadzić taką kampanię edukacyjną wobec całego systemu izraelskiej edukacji, no, ale trzeba próbować. To jest fajny ruch ze strony pana ministra Jabłońskiego, rzeczywiście do tego spotkania ma ja dojść. Ja bym zaczął od zdelegalizowania Eurowizji, bo to jest w ogóle coraz większy absurd. A nie, natomiast ja bym zreformował Eurowizję tak, by wróciła do korzeni. Na przykład niech każdy śpiewa w swoim języku. Miało to urok, a wszyscy śpiewają po angielsku teraz. A po szwedzku śpiewa? No dobra. No nie, kończymy? Tygodnik się ci polecam, ale zasadniczo w swoich językach śpiewali. No. Nie, no fajnie by było, oczywiście. My Słowianie. Dziękujemy. Dziękujemy.